Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Zakonajdził. Wielokrotnie w ostatnim czasie prosiliście mnie o to, abym nagrał odcinek pod tytułem Co mam na swoim iPhone'ie, dlatego w dniu dzisiejszym pokażę Wam właśnie, jakie to gry i aplikacje mam zainstalowane na tym urządzeniu. Serdecznie zapraszam! Zacznijmy od tego, że na iPhone ma 64 GB pamięci i jeśli miałbym pokazać Wam wszystkie gry i aplikacje, które mam tutaj zainstalowane, to byłoby ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc postanowiłem, że będę pokazywał Wam te aplikacje, które używam najczęściej. Bo są aplikacje, które używam raz na tydzień, raz na miesiąc, raz na kwartał nawet, ale wydaje mi się, że nie ma sensu ich po prostu pokazywać tak i przedłużać ten odcinek. Dlatego pokażę Wam po prostu aplikacje te, które są na tych głównych ekranach, a nie w folderach. Ok, zaczynamy sobie oczywiście od pierwszego ekranu, czyli od tych wiadomości. No, czyli oczywiście tutaj są te aplikacje systemowe, też kalendarz, zdjęcia, aparat, wideo, mapy, zegar, pogoda, notatki, giełda, iTunes, iBooks. No i zaczynamy teraz przechodzić do tych aplikacji od deweloperów firm trzecich tak naprawdę, czyli Picode, czyli taki rozbudowany naukowy kalkulator. Powiem Wam szczerze, że trochę on kosztuje, natomiast jeśli trochę więcej liczycie, potrzebujecie jakby bardziej wymagających obliczeń, to ten kalkulator naprawdę stanie na poziomie. Następną aplikacją jest Zdrowiem, to jest ta aplikacja systemowa, App Store. No i przechodzimy do YouTube'a, który można powiedzieć, że też jest systemowy ze względu na to, że ta aplikacja po prostu oferuje oglądanie filmów w aplikacji. Ustawienia, FaceTime, no i dochodzimy znowu do aplikacji Pogoda. Korzystam z niej powiedzmy dlatego, że mam bardzo ciekawy interfejs, podoba mi się po prostu też te animacje, które są dostępne w tej aplikacji oraz mamy, można powiedzieć, nawet jakąś tam większą skuteczność, ta aplikacja zaciąga jakby dane z serwerów Yahoo. Powiem Wam szczerze, że one mogą być lepsze oczywiście te prognozy, natomiast jakiś tam procent na pewno sprawdzalności jest, ja używam, polecam. SoundHound wersja jakby nielimitowana, czyli ta bez reklam, bez żadnych ograniczeń. Często używam po prostu tej aplikacji do tego, jeśli usłyszę jakąś piosenkę w radio, na przykład w centrum handlowym, nie wiem co to jest, a spodobała mi się, klikam szybko w SoundHounda i on mnie od razu tą piosenkę namierza. Snapchat to jest oczywiście aplikacja chyba każdemu znana, może nie używam jej za często, jak niektórzy pewnie z Was zauważyli. Tweetbot, czyli nieoficjalny klient Twittera właśnie na iOS-a, mam synchronizację z Maciem, też polecam, chociaż wydaje mi się, że warto polować na niego w promocji, bo jego cena normalna jest dość duża. Facebook, czyli oczywiście oficjalna aplikacja Facebooka. Tidal, czyli klient, taki streaming muzyczny. Oczywiście mam tutaj dostępne też kilkadziesiąt milionów utworów w dość dobrej jakości. Powiem Wam szczerze, że korzystam raczej z Tidala, aniżeli z Apple Music, ze względu na to, że jestem abonentem sieci Play, co oznacza, że po prostu Tidala mam za darmo, natomiast z Apple Music zrezygnowałem też głównie przez to, że po prostu trudno poruszało mi się po tym kliencie jakby muzycznym, po tym kliencie oferującym streaming muzyki. Natomiast Tidal jest jakby bardziej przejrzysty dla mnie przynajmniej. No i tutaj mamy oczywiście też na dole aplikacje systemowe, telefon, mail, Safari i muzykę. Następny ekran to jest ekran z aplikacjami, tak go sobie po prostu podzieliłem, czy na tym drugim home screenie mam aplikację Clear, czyli taki przypominacz, zaznaczam sobie po prostu to, co mam do zrobienia, on przypomina to, co mam do zrobienia o danej godzinie na przykład. No i jest to też urozmaicone bardzo ciekawym interfejsem z fajnymi kolorami, dźwiękami i gestami, przede wszystkim dzięki temu mogę sterować. No i oczywiście mam synchronizację przez iCloud na iPada i na Maca, bardzo lubię tę aplikację. Mam też katalog aplikacji od Apple, to tylko tak wejdę i pokażę Wam, że tutaj mam różnego rodzaju aplikacje, możecie sobie za darmo ściągnąć dla Apple, czyli iMovie, na przykład Keynote, Pages, Numbers i tak dalej. Runkeeper to aplikacja dla osób biegających, staram się trochę biegać, więc ta aplikacja na pewno w tym pomaga, mogę sobie robić różne treningi interwałowe i tak dalej, aplikacja mi mówi ile przebiegłem i tak dalej, wszystko monitoruje, więc jest bardzo, bardzo fajna. iTranslate, aplikacja, którą kiedyś pokazałem na moim kanale, służy ona do tłumaczenia, jest to po prostu tłumacz, też w przyjaznym interfejsie, bardzo prostym, generalnie fajnie też tłumaczy, więc nic więcej powiedzieć nie mogę jakby. Workflow, czyli tak naprawdę taki automator z OS X na iOS-a, powodujący to, że możecie sobie zrobić jakąś kolejność czynności, kolejkę czynności, dzięki którym na przykład chcecie sobie pobrać jakieś zdjęcie z internetu, bądź nie wiem, zrobić screenshot ekranu, wykadrować go odpowiednio, dodać jakiś tekst i wysłać na przykład do znajomej. Możecie to zrobić manualnie w kilku krokach, albo możecie to zlecić jakby temu programowi i on to za Was zrobi bardzo, bardzo szybko. Mbank, czyli klient jakby od mBanku aplikacja. Powiem Wam szczerze, że tutaj można powiedzieć kilka cierpkich słów na temat tej aplikacji, ze względu na to, że bardzo mało ona oferuje tak naprawdę. Nie oferuje po bardzo długim
okresie czasu obsługi Touch ID oraz nie ma żadnej aplikacji na zegarek. To od razu jest taki dość duży minus właśnie do osób odpowiedzialnych za tą aplikację. Messenger, czyli aplikacja od Facebooka do komunikowania się, Parcel, czyli aplikacja do przeglądu waszych przesyłek, które macie otrzymać od sieci kurierskich, a także chyba od Poczty Polskiej, ale tutaj nie jestem pewien. Allegro, czyli aplikacja od Allegro. Tutaj dodatkowe, czyli te aplikacje, które trochę rzadziej używam. One Password, chyba najlepsza aplikacja w App Store, tak mi się wydaje. Dzięki temu, że gromadzi ona wszystkie moje hasła w jednym jakby miejscu, może generować też swoje hasła, nawet chyba 32-znakowe, więc bardzo, bardzo silne te hasła i ona jest oczywiście zabezpieczona takim moim master password, czyli takim najważniejszym hasłem, które w zasadzie tylko muszę pamiętać, żeby właśnie wejść jakby w tą bazę moich haseł. Naprawdę bardzo praktyczne, chociaż wiem, że niektóre osoby wolą w takie coś się jakby nie bawić ze względu na bezpieczeństwo. Aplikacja Studio od YouTube'a, czyli dla twórców, można odpowiadać na komentarze, śledzić statystyki i tak dalej. Google Maps, czyli mapa od Google'a. Aktywność, czyli aplikacja, która pokazuje aktywność, którą zarejestrowałem Apple Watchem, bardzo też fajna. Flight Radar 24, czyli aplikacja do przeglądu tego, co jest nad nami, co lata nad nami, jakie samoloty. GPW, czyli aplikacja do przeglądu warszawskiej giełdy. Strony, czyli aplikacja do zarządzania stronami na Facebooku. E-Light Lamp, czyli obsługa lampy, którą wam kiedyś pokazywałem od Xiaomi. Więc dzięki nim mogę po prostu sterować swoją lampą w pokoju. Groups, czyli aplikacja od Facebooka do śledzenia grup, w których jestem. Play24, czyli aplikacja do obsługi mojego konta w Play. Periscope, czyli jedna z najlepszych aplikacji, jakie się pojawiły w 2015 roku w App Store. Pozwala ona na transmisję na żywo. Sam czasami używam tej aplikacji, jeśli ktoś wam tam chce pokazać, gdzie jestem. Naprawdę bardzo też polecam. Watch, czyli aplikacja do zarządzania wszystkim, co jest związane z zegarkiem, całą konfiguracją. OneFootball, czyli aplikacja do śledzenia wszystkiego, co związane z daną drużyną piłkarską, w moim wypadku Chelsea. Mam otrzymuję informacje o formacjach przed meczem, o golach w trakcie meczu, o zmianach itd., itd. Też są jakieś plotki transferowe, naprawdę bardzo fajne. Nlight, czyli aplikacja do obróbki grafiki. Jest oczywiście ona na pewnym poziomie takim jakby urządzenia mobilnego, natomiast naprawdę ona dużo potrafi, możecie zmieniać bardzo dużo filtrów, kadrować, przyciemniać, dodawać jakieś maski, naprawdę mnóstwo funkcji. No i tutaj przechodzimy teraz do ekranu z aplikacjami, a raczej grami, czyli aplikacjami rozrywkowymi, tak można powiedzieć też. Shadow Magic, czyli gra taka logiczna, w której musicie ustawiać odpowiednie figury tak, aby jej cień stworzył inną rzecz, bądź tą samą. Naprawdę też czasami trzeba pogłówkować nad tym, aby daną figurę uzyskać. Water 2 to jest taka gra bardziej dla dzieci, chociaż czasami mi się podoba, żeby się tak odstrasować jakby, bo naprawdę w przyjemny sposób można jakby wprowadzić wodę do krokodyla, aby się umył. Fruit Ninja, czyli klasyka na iOS-a, od kilku lat u mnie bez przerwy jakby na iPhone'ie, czyli strącamy, raczej ścinamy owoce, które nam spadają i uważamy na bomby. Kilka też trybów z gier, naprawdę bardzo, bardzo polecam tę grę. Cut the Rope, czyli gra, w której musimy ścinać takie piłeczki, z tego co pamiętam, aby je omnął, czyli ten potwór taki zielony zjadł. Też bardzo fajna gra, też czasami trzeba wymyśleć, aby odpowiednio to strącić, żeby dotarła ta piłeczka do naszego potworka. Pół, czyli taka gra, w której opiekujemy się takim naszym małym ziemniakiem, można powiedzieć, myjemy go i tak dalej, i tak dalej. No, coś więcej raczej nie można powiedzieć. Lies Fortune, czyli taka gra platformowa typowo, w której musimy po prostu przechodzić taką maskotką, takim pluszakiem po różnych poziomach i robić różne jakby zadania, skakać jakieś punkty, zbierać i tak dalej, i tak dalej. Farming Simulator, czyli gra, w której jeździmy traktorem, kombajnem i tak dalej, zarządzamy całą naszą farmą, sprzedajemy zboże, kupujemy nowe rzeczy i jakby coraz bardziej poszerzamy swoją działalność. Bad Pitches, czyli gra od firmy Rovio, która tworzyła Angry Birds. Powiem wam szczerze, że to jest trochę gorsza gra aniżeli Angry Birds, ona nie wywołała jakiejś takiej rewolucji, natomiast też się przyjemnie gra, jak z tymi świnkami mamy do czynienia. Timings, czyli latamy tajnymi kurczakami, bardzo prosta sterowność tej gry, też prosta jakby zasady, więc też polecam, jeśli nie chcecie za bardzo wdawać. Flight Control, czyli takie animowane zarządzanie lotniskiem, w którym musimy po prostu odpowiednio ustawiać większe samoloty, mniejsze jakieś awionetki, helikoptery, tak aby się ze sobą po prostu nie zderzyły, jak lądują. Plants vs. Zombies, czyli gra, w której musimy bronić naszego dobytku różnymi roślinami przeciwko zombie, też bardzo taka fajna strategia, można powiedzieć typu defense.
naprawdę polecam. Z Kidem Pro, z tego, że lubię sobie czasami poskakać na nartach, ta aplikacja naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Clash of Clans, tą grę z jednej strony mam chętnie bym polecił, bo grałem przez nią naprawdę przez długo, bo przez półtorej roku, dzień w dzień, po kilka godzin, natomiast ona strasznie uzależnia. Jest to taka klasyczna jakby strategia, też takiej animowanej wersji, natomiast strasznie ona uzależnia, więc jeśli nie chcecie się jakby uzależnić od tej gry, to polecam jej nawet nie instalować. Trist, czyli aplikacja podobna do 2048, tylko tutaj bazujemy na trójkach. Minecraft Pocket Edition, czyli Minecraft na urządzenie mobilne. Powiem wam szczerze, że nie gram w Minecrafta na komputerze, natomiast jeśli mam chwilę wolnego czasu i mam iPhone'a pod ręką, no to chętnie sobie pobuduję coś z tych klocków, jakieś zamki, jakieś damki. Można też powiedzieć, że bardzo przyjemnie się z nim spędza czas. Tactical Wars, czyli taka gra, w której musimy zarażać inne komórki, jakby naszym, można powiedzieć, genem, coś w tym stylu. Też, czyli taka bardziej strategia, trzeba chwilę pomyśleć tak, aby nas nie przejęto, tylko żebyśmy kogoś przejęli, ale naprawdę bardzo polecam tą grę, zwłaszcza, że ona nie jest jakoś szczególnie droga. Monument Valley, czyli tak naprawdę świetna gra logiczna, której na pierwszy rzut oka danego ruchu nie możemy wykonać, natomiast jak coś obrócimy, to nagle zmienia się jego optyka i wrażenie czegoś innego powstaje i możemy po prostu wgłębić się, coś obrócić i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo polecam tą grę Monument Valley. Construction 2014 to jest z kolei gra podobna do Farming Simulator, natomiast tutaj bawimy się różnego rodzaju koparkami, ładowarkami, dźwigami i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest plot budowy i musimy robić różne rzeczy. Kingdom 2 to gra od polskiego dewelopera, w której musimy po prostu rzucać takimi piłeczkami w puszki, tak jak na przykład w konkurencjach w cyrku, naprawdę też bardzo fajna gra, różne tryby mamy. No i tutaj mamy gry dodatkowe, w których po prostu aż tak często nie gram. Natomiast możemy się skupić na Table Tennis 3D, naprawdę bardzo fajne wydanie gry, w której gramy w tenisa stołowego, naprawdę bardzo, bardzo polecam tę grę. Football, czyli gra, w której musimy strzelać rzuty wolne z murem, później z bramkarzem i tak dalej, stopień trudności nam się podnosi, w różnych trybach też mamy różnego rodzaju rozgrywki, naprawdę też polecam. Altos, czyli gra 2015 roku, bardzo wyróżniona przez Apple, w której mamy snowboardistę, który musi zdobywać jakieś tam punkty, monety, ulepszać też jakby swoje umiejętności, no i skakać jeszcze lepiej. BMX, czyli gra, w której musimy za pomocą rowerku wykonywać różnego rodzaju triki, jakieś przeskoki, jakieś backflipy i tak dalej, naprawdę też można bardzo fajnie sobie na nim pojeździć, zwłaszcza, że musimy tam zdobywać różnego rodzaju punkty, aby przechodzić do nowych tras i nowe rowerki odblokowywać. Jak widzicie, dotarliśmy do końca jakby przeglądu tych aplikacji. Jest ich trochę, a jest ich jeszcze więcej, ze względu na to, że przez to, że mam 64 GB, nie oszczędzam tego miejsca na tych aplikacjach. Naprawdę wgrywam to, co mam ochotę. Nawet jeśli gram w tą grę raz, to potem mi tagi długo nie usuwam, chyba, że naprawdę mnie zdenerwuje i mam ochotę od razu ją usunąć. A tak to naprawdę trochę tych gier tutaj u mnie jest. To było w zasadzie na tyle. Ja chętnie natomiast dowiem się, jaka aplikacja czy gra spodobała wam się najbardziej na moim iPhone. Śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Chętnie się dowiem waszych jakby propozycji. Podyskutuję także z wami. Napiszcie mi także swoje ulubione aplikacje i gry. Chętnie z nimi się zapoznam. To było w zasadzie na tyle. Możecie mnie też znaleźć na Twitterze, na Facebooku. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!